Nie tak jak ja, prosty ksiądz. Tylko dostaję od duchownego rzeczy, z którymi się winien był liczyć. Obrazek mogę wam tu przysłać. Jest zdjęcie Benedykt XVI. Benedykt XVI. Małżeństwa homoseksualne i aborcja to znaki antychrysta. I tu jest podpis. Przeczytam. Jest tak. Homoseksualne małżeństwa i aborcja na świecie to znak duchowej siły antychrysta. To słowa emerytowanego papieża Benedykta XVI, przytoczone w jego nowej biografii, napisanej przez niemieckiego dziennikarza i jego literackiego współpracownika Petera Sewalda. No, należy się cieszyć z tego zdania. Wielu księży teraz w kazaniach, ksiądz Dajna, Łukasz Suszko w katedrze w Drohiczynie będzie mógł powiedzieć, że nasz papież Benedykt XVI, już jako emerytowany papież, powiedział, że homoseksualne małżeństwa i aborcja na świecie to znak duchowej siły antychrysta. Rzecz, że Benedykt, nie wiem, nie czytałem tej książki, nie napisał jednej rzeczy. Prawdopodobnie. Albo jakby napisał, czy by był wydrukowany. Że znakiem antychrysta, dużo bardziej duchowej siły, jest znak nowej mszy. Zgadzamy się? Że gdyby nie było nowej mszy od 50 lat, to nie umiemy powiedzieć, co by było gdyby, w znaczeniu, czy dzisiaj te wszystkie zboczone projekty zboczonych ludzi spotykałyby się z aplauzem typu, że ktoś ustali, że za mowę nienawiścią w Kanadzie pójdzie się na dożywocie do więzienia, a w Polsce na 3 lata. Póki co, bo później być może zostanie przywrócona kara śmierci. Pytanie, czy dla takich, no bo po co takich, skoro wiadomo, że on nienawidził, a nie chce przestać nienawidzieć, to jak ma żyć do końca życia w więzieniu? To ci przecież jeszcze ci w więzieniu się nawrócą na to, że zobaczą, że ten, któremu przypisywane jest nienawiść, on tak naprawdę prawdziwie kocha. Ci, którzy mu zarzucili nienawiść, zarzucili, że z nienawiści go posłali do więzienia, że pan sędzia okazał się nienawistnikiem, tego przynajmniej co ten, który mu przypisano nienawidzi, nienawiść, żeby go posłać do więzienia. W każdym razie w czym jest rzecz? Że gdyby dziś była msza święta w rycie rzymskim powszechna, nie była prześladowana, to znajdywałoby się, jeśli nie znalazłaby się tabletka na odczarowanie rzeczywistości, to znalazłaby się w jakiś sposób tabletka, eliksir na opór. Na opór, który by miał charakter tak jak w pierwszym kościele. W pierwszym kościele kto to był? Chrześcijanin. To był ten, który był gotowy za Chrystusa umrzeć. A wśród tych, którzy byli gotowi za Chrystusa umrzeć, którzy byli pierwsi? Pasterze, papieże, biskupi, kapłani, a potem robili.